Witam Was, kochane, bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zaczyna się weekend, jest piątek. Jak wiecie, ja dosłownie za 20 minut muszę wyjść z domu. Natomiast stwierdziłam, że póki aparat jeszcze ma jakąkolwiek baterię i moc do nagrywania i ja mam trochę czasu, już jestem gotowa do wyjazdu. Tak jak Wam mówiłam pod koniec zeszłego filmiku, miałam nie nakręcać już tego filmiku, ale z racji tego, że mam chwilę, to bardzo się z tego cieszę, że coś jeszcze mogę wrzucić na kanał i coś będziecie mieli do oglądania. Wracam za półtora tygodnia, więc za dwa tygodnie pojawi się filmik, a teraz przejdźmy do meritum, czyli do filmiku, co jest w mojej torebce. Ja już dwa razy robiłam taki filmik. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to możesz ten filmik zrozumieć dość opacznie. To jest filmik z natury dość infantylny, natomiast ja ten filmik raz na jakiś czas bardzo lubię nagrywać i mam nadzieję, że Wy z przyjemnością zobaczycie, co jest w mojej torebce. Torebka, którą noszę od października codziennie, dwa czy trzy razy zdarzyło się, że miałam tą torebkę poprzednią, którą Wam pokazywałam, czyli torebkę z Zary, natomiast tak to przez cały czas noszę torebkę, którą kupiłam w Berlinie. Jest to torebka Michaela Korsa, ona jest bardzo pojemna, ale jak jest tak wypchana, jest naprawdę strasznie ciężka. Natomiast no ja muszę mieć wszystko ze sobą, także po prostu to noszę, a mój kręgosłup płacze, no ale niestety. Torebka jest czarna ze skóry, to tutaj jeszcze był dołączony taki długi pasek do noszenia przez ramię, natomiast ja tak nigdy nie noszę, zawsze ją noszę tutaj za uszka. Jak widzicie, ma tutaj złote akcenty, jest taka klasyczna, bardzo jestem z niej zadowolona i pomimo, że to był bardzo duży dla mnie wydatek, jestem z niej niesamowicie zadowolona i bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na jej zakup, bo taka torebka będzie nam służyć przez lata. Ona naprawdę nie nosi żadnych oznak noszenia, także jestem z niej super zadowolona. Tak to wszystko wygląda w środku. Jak widzicie, full z każdej strony i zaczynamy. Pierwsza, tutaj jest kilka kieszonek, więc może ja zacznę od opróżnienia kieszonek. W pierwszej kieszonce jest taki dzyndzelek i jest to fantastyczna rzecz, jeżeli właśnie chodzi o klucze. Wiecie, że jeżeli wracamy z pracy, ze szkoły czy skądkolwiek, gdzie jesteśmy po całym dniu, jesteśmy zmęczone, w jednej ręce mamy siatę z warzywami, z drugiej siatę z mięsem, trzecie siatę z piciem, jeszcze torebka i weź sobie tutaj przed domem szukaj klucze. I to jest fantastyczna sprawa, właśnie jest taki dzyndzelek, do którego ja przyczepiam klucze. Ja mam tylko jeden klucz na takim ładnym broloczku, który dostałam, no i tak go sobie tutaj w kieszonce noszę. W tej samej kieszonce mam też telefon, tak jak nic tutaj się nie zmieniało, czyli BlackBerry i Nokia. Ja tam jakoś specjalną gadżeciarą nie jestem, a tutaj mam SMS-y. Na przykład z moją siostrą i tam z kilkoma innymi osobami, właśnie te, które mają BlackBerry, mam za darmo. To jest drugi telefon, który mam już od wieków, on się ledwo trzyma, jest cały poklejony, ale ja nie zamierzam zmieniać, bo mi to naprawdę nie robi. Ważne, żeby dzwoniło, pisało i to jest dla mnie najważniejsze. Kolejna kieszonka to są okulary. Okulary z HM-u, ja Wam je wielokrotnie je pokazywałam. Powinnam wziąć inne okulary, bo te nie mają filtra, natomiast poprzednie okulary musiałam zostawić w domu, więc na wyjazd koniecznie muszę mieć jakieś okulary i biorę te. Mam też słuchawki do iPada, do telefonu, zależy jakie kto ma tam potrzeby. Ja mam takie zwykłe białe, do tego mam jeszcze oczywiście krem do rąk z Vaseline Essential Moisture, który dostałam od mojej siostry, natomiast on jest taki wodnisty, że mojej skóry naprawdę nie nawilży, ale dostałam, cieszę się, no i będę zużywać. Chusteczki u mnie zawsze te same, czyli Zewa Softies. Kolejne chusteczki. Długopisik do pisania i zakreślacz z tego względu, że mam zamiar pouczyć się do egzaminu. W niedzielę mam egzamin, oczywiście jeszcze nie miałam czasu przysiąść, więc tutaj, jak widzicie, plik notatek i kserówek, a egzamin mam z rachunku kosztów i rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. No, co kto lubi, da się przeżyć. Mam ze sobą oczywiście mój notes. Ja bez notesu się nigdzie nie ruszam. Tutaj mam wszystkie rzeczy, które mam do załatwienia, jakieś listy, co kupić, co zrobić, do kiedy, zapłacić i tak dalej. To jest notes, który tutaj wszystko sobie zapisuje. On też ma fajny wymiar, bo nie jest to ani A5, ani A4. A5 jest zawsze dla mnie za mało, a A4 za dużo, bo się ledwo mieści do torebki, także to jest dla mnie idealny wymiar. Mam ze sobą iPada. Ja teraz bez iPada, jak mam wyczera, nie ruszam się nigdzie. Bardzo mnie to cieszę, że przez cały czas mogę być z Wami w kontakcie. Co prawda na iPadzie bardzo ciężko się pisze, ale zawsze jest to jakieś połączenie ze światem. Mam też oczywiście rękawiczki, które powinny być zdecydowanie cieplejsze. I teraz na pewno się zapytacie, skąd są, ale
Powiem Wam, że szczerze mówiąc nie pamiętam. Takie zwykłe brązowe rękawiczki powinny być ocieplane, bo przy minus 10 czy nawet minus 5 jest w nich strasznie zimno, ale innych nie mam, więc no trudno. Trudno się mówi, może na przyszłą zimę zainwestuję. Mam oczywiście dokumenty i portfel. Tutaj mam dokumenty i pieniądze na wyjazd, natomiast portfel, jak portfel, też wam go pokazywałam, skórzany, też Michael Kors, bardzo dużo, ja takie lubię, ja mam zawsze pełno rzeczy w portfelu, po prostu karnety, zniżki, kupony, jakieś tam zawsze drobne, chociaż teraz już bardzo drobne, ale bardzo go polecam, ale jest ciężki, to niestety trzeba przyznać. Kolejna rzecz, która jest w torebce, to oczywiście perfumy. Ja z racji tego, że to jest najmniejsza pojemność, jaką obecnie mam, wziąłam Moschino Glamour, wiecie, że to jest mój ulubiony zapach. Końcóweczka, podejrzewam już, że już buteleczka ze mną nie wróci, więc się rozstaniemy tam gdzieś poza granicami naszego kraju, żeby było mi lżej. Tutaj mam tutaj jeszcze taką, jak widzicie, sekretną skrytkę i tam mam, proszę Państwa, tam mam tampony w ilości hurtowej. Ale to jest taka dobra skrzydka, bo wiecie, czasami jest trochę, ja ogólnie nie mam jakiegoś problemu, nie wiem, powiedzieć słowo okres, tampon i tak dalej, natomiast jak się wywali torebka i ci wszystko wyleci i się wszyscy na ciebie patrzą, że wylatuje ci z torebki milion tamponów, nie jest to jakoś specjalnie miłe. I ostatnią rzeczą, jaką mam w torebce, jest to moja taka podróżna, podręczna kosmetyczka, pokazywałam Wam ją w holu, ja ją kupiłam w H&M-ie, była przeceniona z 9,90 czy coś około 10 zł na 5 zł, bardzo, bardzo fajna. I ja zazwyczaj kosmetyków do makijażu nie noszę, noszę tylko jakąś szminkę do poprawiania ust. Jak widzicie, ja mam zawsze suche usta, zawsze je obskubuję, po prostu to jest tragedia. Zawsze mam jakiś ze sobą balsam, ale to tam i tak jest zawsze u mnie dramat wieczorem w domu. Natomiast z racji tego, że ja dzisiaj wyjeżdżam 4,5 godziny w pociągu, potem jeszcze mam spotkanie, potem jeszcze wychodzę i dopiero będę bardzo, bardzo późno w hotelu, więc coś tam do poprawienia by się przydało. Biorę ze sobą pędzel Hakuro H54 do pudru, bardzo jest fajny, bardzo go lubię, miękki, naprawdę fantastyczny. Standard, czyli MAC Studio Fix w odcieniu NW15, czyli najjaśniejszy puder, jaki jest w MAC-u. Dla mnie nieco za ciemny, ale naprawdę daje radę, jestem z niego zadowolona. Korektor, który już po prostu ostatnie tchnienie, Collection 2000. Jak się go weźmie po światu, to widać, że jest cały wyskrobany, jedynie tutaj taka resztka jest przy końcówce. Błyszczyk, który mam dzisiaj na ustach, czyli L'Oreal Glam Shine Natural Glow w odcieniu 400 Juicy Rose Glow. Bardzo ładne, naturalne, one w ogóle nie sklejają ust, dlatego je bardzo, bardzo lubię. Szminka, którą teraz po prostu męczę namiętnie, czyli Chanel w odcieniu 56 częst. Jest to ta róż Coco Shine, też już Wam ją wiele razy pokazywałam, jak widzicie, koniec szminki, także niedługo się chyba rozstaniemy. Mam tutaj resztkę gum moich ulubionych Orbit zielonych, muszę się zaopatrzyć, bo została mi jedna sztuka, więc masakra. Do tego jest gumka do włosów, jak widzicie, już mam taką długość, że te włosy mogę związać i nie wygląda to dramatycznie śmiesznie, tak? Wiecie, taki mały pitulek odstaje, no ale już dramatu nie ma. I bibułki matujące, które ja kiedyś kupiłam w Sephorze na promocji w ilości hurtowej. Teraz one są inne, mają inne takie zielone akcenty na opakowaniu, to jeszcze są stare różowe, ale podejrzewam, że tutaj za dużo już ich nie ma, ale są bardzo dobre i bardzo ładnie zbierają sebum z twarzy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję za wszystkie komentarze, które mam nadzieję zamieścicie pod tym filmikiem oraz pod poprzednim filmikiem. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję, na wszystkie odpowiem już po powrocie, także trzymajcie kciuki, żeby samolot frunął do góry, a potem na dół, a nie żeby tylko poleciał na górę i później spadł. Mam nadzieję, że się zobaczymy, więc celuję Was bardzo serdecznie i zmykam na pociąg. Pa, pa!